To jeden z najwspanialszych prezenterów muzyki. To tak głupio może brzmi słowo prezenter, ale w dobie takiego nie najlepszego systemu edukacyjnego związanego z muzyką, ze sztuką w Polsce, to właśnie słowo prezenter urasta do rangi jakiejś bardzo ważnej. On umiał zarażać w nas miłość do muzyki, bo sam tę miłość w wielkim stopniu posiadał. Miał ogromny dar mówienia o muzyce, mówienia o sztuce i ten dar przekładał na język medium. Był bardzo współczesny we wszystkim, co mówił. Wyprzedzał właściwie chyba epokę, jeśli można powiedzieć. Wcale nie epatował swoją znajomością historii sztuki, czy historii muzyki, czy opery. Raczej mówił o takich rzeczach, które ludzie chcieli usłyszeć. Nie to, kiedy się urodził, kiedy umarł kompozytor czy wykonawca, ale to, jakie emocje przy tym wszystkim są, że nagle ta muzyka, która powstała 100, 200, 300 lat temu, jest dla nas cały czas aktualna. I to jest chyba najważniejsze. Miał ten dar, którego miał dar niewielu. W radiu prowadził u nas w Jedynce przez wiele, wiele lat cykl swoich audycji. Oczywiście był słynnym prezenterem telewizyjnym. I przez wiele, wiele lat przekładał to na język estrady, chyba takiej najtrudniejszej z form prezentacji, mówienia o sztuce, o operze, operetce, a więc o dziedzinach, na których się świetnie znał i które w jakiś tam sposób wykreował. Sam był zresztą dyrektorem teatru, był dyrektorem prowadzącym największe festiwale operowe w Polsce, był obywatelem świata, znał najważniejsze sale koncertowe na świecie, znał tych wykonawców. Wszystko to tworzyło taki klimat czegoś absolutnie wyjątkowego i on umiał ten klimat stworzyć. Nie znałem go tak super prywatnie, w tym sensie, że wielokrotnie spotykałem go u nas w redakcji i rozmawialiśmy bardzo długo o muzyce, o interpretacjach, o jego podróżach i o jego życiu. Natomiast zawsze był trochę taki jak na estradzie, z pewnego rodzaju emfazą, taki skupiający na sobie uwagę, mówiący zresztą anegdotycznie, ale to były takie anegdoty, które później się miesiącami czy latami powtarzało.